Teraz przejdziemy do kolejnego etapu. Na razie tylko będziemy pracowali ręką. Tym razem ręka będzie podniesiona w poziomie po prostu do tyłu. Ale popatrzcie, grzbietem ręki do góry. Nie dłonią, a grzbietem ręki. Nie wiem, co to będzie. Opuszczam rękę, uderzam, wyprowadzam rakietę na tle wybarki. Rzucając psuki, a nie za plecy, tak? Tutaj ruch. I tylko tyle, tak? No to proszę, kiedy... Ola, wyżej ręka. Podaj tam tą rączkę, dobra? Ręka przed sobą. Przed sobą, o. Powoli. Ten ruch ma być względnie wolny. Żebyś mogła spokojnie ugiąć na zgadzkę. Szybki jest na zgadzkę, a ruch jest wolny. No i tu pospokoję. Ten ruch sobie rób bardzo powoli. O, o teraz przyspiesz. Właśnie, ten ruch nad garstkiem przyspiesz. Dobrze. To było już lepsze. O, dobrze. I przyspiesz nad garstek. Nad garstek możesz maksymalnie przyspieszać. O, to. Nie, nie. Teraz robiłaś jeszcze ruch ręką szybko. O, właśnie. Teraz mi przyspieszyłaś nad garstek, a przedtem ruch ręką przyspieszyłaś. A on nie o to chodzi. Niech pan zobaczy, jak mi... Już, zaraz pójdę. Dobra. Nie. Już pójdę zobaczyć do ciebie teraz. Całą ręką, Olu. Olu, jedziesz całą ręką. Rewelacyjne, to możemy iść za. Zajmę się. Ej, kapryśka.